Cześć wszystkim, z tej strony kolorowy Crash Bandicoot i witam was w ostatnim odcinku z Crasha Trójeczki. Dobra, już nie jestem kolorowy, ponieważ nie mam fioletowego łba. No cóż, poprzednim razem mieliśmy livestream, na którym przechodziliśmy właśnie te oto czasówki, relikty. I dzisiaj zabieramy się za faktyczne robienie już końcówki gry, czyli za całe te 108%, które mamy do zebrania. Zbierając przy tym klejnoty, których nam brakuje. Aktualnie lecimy na 30 poziom, czyli Rings of Power. Ponieważ tam potrzebujemy sobie zebrać, że tak powiem, klejnocików. Czyli tutaj mamy małą podpowiedź, co musimy zrobić. Więc let's do this, jak to mawiałem, shit. I już zdymałem, dlatego trzeba się cofnąć i na spokojnie zniszczyć, co trzeba. Nie ma tak dobrze. W ogóle sam poziom sobie widzę, że jest na jakiejś pustyni, bo tutaj takie wydmy widzę, gdzie w oryginale praktycznie to była przepaść, tak na dobrą sprawę, więc cały poziom się w faktycznym niebie dział, a tutaj to mamy jakieś wydmy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to są wydmy. No, więc zbierzmy sobie skrzynki na spokojnie. Tutaj pierwsi już nie musimy być, ponieważ wystarczy, że byliśmy pierwsi na czasówkach. 29 żyć. Niestety nie udało mi się w tym let's playu zdobyć liczby 99, a szkoda. Szkoda simply clever, jak to mawiają. Szkoda simply clever. Dobra, więc zbierzmy sobie tutaj ten balonik. Tak, z dniem dzisiejszym już będziemy oficjalnie kończyli podróż do Crasha Bandicoot 4. Już żadnej innej gierki nie będzie. Jedyne co dodatkowo co zrobimy przed Crashem 4, to będzie Crash Team Racing Nitro Fueled po raz ostatni, ponieważ będziemy przechodzili odcinkowo klasyczny Adventure Mode. Ale spokojna wasza głowa, to będzie let's play bardzo mocno inspirujący let's playem z 2014 roku, kiedy byłem starym pomidorem. Czyli po prostu young pomidor, który dopiero co uczył się YouTube'a. Więc będziemy bardziej prowadzili ten let's play na luzie. Bo już i tak zrobiłem 3 let's play'e z Crasha Team Racing Nitro Fueled i 3 razy zdążyłem wam przedstawić fabułę w różnych aspektach, więc tam będę mógł sobie już pozwolić na takie bardziej na luzie robienie. I już później zostaje nam tylko i wyłącznie Crash Bandicoot 4 It's About Time. Ewentualnie Crash on the Run, który być może jeszcze wyjdzie w tym roku. Mam taką szczerą nadzieję. Aczkolwiek jeżeli nie wyjdzie, no to trudno się mówi. To najwyżej będę miał detoks od serii, który wbrew pozorom mi się należy, bo jednak trochę gierek już zrobiłem na kanale i praktycznie można by powiedzieć, że poprzedni rok i ten rok, czyli 2019 oraz 2020, to były lata, których Crasha było praktycznie najwięcej i myślę, że większość z was jest w stanie to potwierdzić, bo tak jak Crash sobie leciał i żył w swoim życiem, tak tutaj, no nie ukrywajmy, ale tego Crasha już po prostu było trochę za dużo. Więc trzeba będzie po prostu znaleźć sobie też inną serię, która się zadomowi. Jako taka główna seria na moim kanale, bo w głównej mierze to Crash był tą główną serią. Oczywiście nie zrobię czegoś takiego, że o, jak wyjdą nowe gry z Crashem, to od serii tak czy siak się odcinam, dlatego że, no nie ukrywajmy, ale nowe gry również będziemy robili na bieżąco, tylko że już nie będziemy robili Crasha w maratonach. No ale będziemy nowe gry na bieżąco robić. Dobra, czas na Future Frenzy. Będziemy teraz przechodzili alternatywną ścieżkę tego poziomu. Czyli po prostu poziom 29, który jest w tajnym warp room, jak zresztą widzicie. O, udało mi się uniknąć. Super, świetnie. To mi się podobało. Aczkolwiek w ramach bonusu mogę, nie wiem, pod koniec tego odcinka zamieścić krótki klip, że zdobywam 99 żyć, więc wtedy będziecie mieli jasno na tacy podane, że hej, udało mi się jednak. Tak samo jak było w Crashu 2, gdzie na czasówkach udało mi się wbić 99 żyć. Chociaż dla mnie to nie jest jakaś wielka strata, bo z jednej strony wiem, chciałem zrobić 99 żyć, nawet powiem szczerze ponad 99 żyć.
No ale no niestety, nie udało się, to trudno się mówi, no nie zawsze się udaje, co nie? No tak jak tutaj, nie zawsze się udaje. Śmierć mi była, że tak powiem, bliska, śmierć mi była dana. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. Też w tym nagraniu będziecie mieli krótkie zlepki z livestreama, ponieważ niektóre poziomy przypadkowo zrobiłem na 100%. Mimo, że nie chciałem tam zdobywać i klejnotu, i czasówki, czyli i klejnotu, i relikta, to jednak udało mi się to uczynić, więc będą niektóre zlepki z tego livestreama, gdzie zdobywam właśnie te relikty. Jako takie przebitki w nagraniach. Żebyście mogli jednak zobaczyć, że faktycznie to zrobiłem na nagraniu, a nie, że nie wiem, zrobiłem to przypadkowo i teraz szukam wymówki. No i dobra, tutaj mamy, że tak powiem, już dalszą część Future Frenzy, którą znamy, więc teraz tutaj powiedzmy sobie szczerze, że zrobimy edyt, ponieważ już ten poziom raczej znamy wszyscy na pamięć. I spotkamy się w momencie, kiedy będziemy chcieli robić rundę bonusową, bo to jest coś czego nie pokazałem w tym let's playu. Tak więc edytujemy od teraz. No. Co nie, Justyna? Co robisz? Na pewno? Jo, nic. Jo. Kurde, ale co, nie ma nic nowego z tym Crashem? A co tam na Instagramie się pojawiło? Mnie w ogóle zastanawia, kiedy oni się obudzą z tym on the run na telefon. Bo oni niby mieli to wydać jeszcze w tym roku. Więc to prawdopodobnie wydadzą pewnie pod koniec. Oni w ogóle się też obudzili teraz z tym PvP crashem. Ta, bo oni teraz coś gdzieś na Instagramie albo gdzieś tam zapostowali, że coś robią też z tym PvP crashem. Mi się wydaje, że to może być prawda. Zresztą w ogóle mnie... No bo był fajny, no tam dostał taką opinię jaką ma, bo wiadomo, wszyscy się srają o te 200%. No te zaległe poziomy chcę tylko zrobić i tam zakończenie dobre, to już nie... No to niedługo mi zostało, no tam będę jeszcze robił ten poziom... Czekaj. No teraz jak to zostanie mi jeszcze 7 klejnotów do zebrania i ostatnia konfrontacja z Cortexem i zakończenie. Dobra. No dobra, dobra. Ale tutaj mogę jeszcze gadać, bo jeszcze nie dochodzę do tego momentu, nie? Ale jestem ciekaw teraz tych nowych gier. No ale mówię, jak gadałem z Zakolakiem, to wiesz, mówię. Mimo, że jestem fanem serii, to jednak uważam, że seria, główna seria Crasha skończy się na 6 maksymalnie grach. Wątpię, że oni zrobią 15 gierek. Bo też ja widzę jak działa trochę Activision i oni chcą, żeby każda gra na swój sposób była oryginalna. No mówię, mi się wydaje, że to maksymalnie potrwa tak z... No z 15 gierek maksymalnie będzie. Znaczy tfu, z 15, Jezu. Z 6 gierek w tym głównym kanonie, maksymalnie 7. I oni potem raczej przejdą na spin-offy w Crashu. Mi się wydaje, że dobrym pomysłem byłoby potem im przejście na spin-offy, dlatego że jak powiedzmy jakaś główna gra w kanonie zostanie spierniczona, to trochę będzie ciężko potem to odratować. A widać, że oni bardzo ostrożnie grają, żeby nie spierniczyć tego. Zresztą to takie, uważam, że też byłoby moim zdaniem dobre z ich strony, gdyby tak zrobili. Dobra. Okej, dokej, jesteśmy przy rundzie bonusowej i w sumie ją zaczynamy, ponieważ czemu by nie? Ta, celowo ominąłem tę rundę bonusową, ponieważ... Jaki by miał sens wtedy pokazanie jej wcześniej, skoro teraz bym tylko... No nie wiem, wyedytował i w sumie tyle byście mieli z poziomu, a tak to przynajmniej poziom po raz ostatni zobaczycie, powiedzmy, w pełnej okazałości, chociaż nie, dobra, co ja pierwsze, kurde.
Zobaczycie tą rundę bonusową i tyle, tyle z tego poziomu. Dobra, pyk, pyk, pyk. I gitara, 19 na 19. Tyle jeżeli chodzi o tę rundę bonusową. Jak widzieliście, nie była ona w sumie za bardzo trudna. To widzimy się teraz na samym exicie. Dobra, jesteśmy z powrotem. I gitara. Dwa klejnoty naraz. Świetnie. Dobra, Kreszyk sobie tutaj tańczy. W sumie ma powody do tańcowania, bo zebrał to, co chciał. Teraz tak. Tutaj mamy aby na pewno wszystko zebrane. Nie wydaje mi się, żebym coś zostawił. Tak jest, tutaj mamy finito, więc teraz nam zostaje już tylko 7 kryształów. 7 klejnotów. No. To już jest ten, to już jest zmęczenie, że tak powiem, materiałem, ponieważ już zebraliśmy praktycznie wszystko i po raz ostatni ogrywam tą trylogię, więc tak, zmęczenie materiałem definitywne. Dobra, Buglight, teraz czas zrobić kolorowy, tęczowy bonusik, więc widzimy się za chwilę. Let's go! Lecimy z koksem, kurde, czas zrobić tęczowy bonusik. Więc swoją drogą, ponieważ już to widzieliśmy 500 milionów razy to samo, więc myślę, że nie wprowadzę tutaj swoim komentarzem nic ciekawego i nic nowego. To pogadajmy sobie może na jakieś takie luźne tematy. Czemu by nie? Myślę, że to byłoby coś fajnego. Więc po tych wszystkich crashach, nie crashach, to mam w planach ograć jakoś na październik lub na listopad Castlevania na kanał. Ponieważ już można by powiedzieć, jestem w fazie zakupowania. Co? Zakupowania, tak. Kupienia. Bo sama w sobie Castlevania kosztuje bodajże prawie 8 dych. Ale to tam jeszcze czas przyjdzie na to. Bo to jest świetna seria. Tym bardziej, że chciałbym ograć Symfonię Nocy i Rondo of Blood. Rondo of krew. A Symfonię Nocy już kiedyś ogrywałem na kanale pod nazwą Pomidorowy Gaming. Taki bardzo niesławny kanał, na którym miał być Minecraft ogrywany, ale jak widzicie, słów nie potrafię dotrzymać po dziś dzień. Więc po prostu Castlevania sobie ogramy na moim kanale, na tym głównym pomidorowym pl. O, i lecimy sobie tutaj siabadabadabadu. Na końcówkę tego poziomu. Swoją drogą zawsze lubiłem końcówkę tego poziomu, nie wiedzieć czemu. Tak jakoś bezpieczna sekcja mi się tutaj zawsze wydawała. I zium do time twistera. No tutaj ten warp room również mamy zaliczony już 100%. Crash sobie później potańczy. 41 na 47. Dobra, gdzie nam jeszcze brakuje tych klejnocików? Gdzie nam brakuje? Tu nam brakuje. Dynamite. No ten poziom musimy aktualnie zrobić praktycznie cały, więc... A można sobie dalej pogadać, czemu by nie. Lubicie chyba, jak gadam na takie różne tematy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Więc kontynuując moje jakby tutaj rozważania. Myślałem też troszeczkę, czy by czasem w tym roku nie zabrać się za Spyro 3 Year of the Dragon, ponieważ... Skoro resetuję serię Spyro na kanale, to warto byłoby również za ten ewenement na skalę światową się zabrać. Nie ukrywajmy tego. Spyro Year of the Dragon zasługuje na wersję let's playową z kolekcji Reignited Trilogy, a raczej z trylogii Reignited Trilogy. Jaka to jest kolekcja, przepraszam bardzo. No właśnie. Byśmy potem polecieli albo z nowym kanonem serii Spyro, albo bym po prostu się wstrzymał z dalszym kanonem po Reignited Trilogy, bo wiadomo jak to może być. Activision wpadnie na jakiś pomysł, żeby wydać Spyro 4 i wtedy bym musiał na nowo restartować cały kanon Spyro. A tak to już tej całej drogi do Spyro nie muszę robić. Bo wystarczy, że robiłem już rok temu jedynkę i dwójkę. To teraz tylko bym trójkę zrobił. Bo i tak tych let's play bym inaczej nie poprowadził, no nie ukrywajmy tego. Po prostu by
wyglądały tak samo, tylko że może byłyby w jeszcze innej jakości. Teraz na spokojnie leć. Nie śpiesz się. Śpiech jest złem. Baby T nam pomoże tutaj. No to fajnie mi pomógł. Świetnie. Czadowo, ziom, kurde. Są nie moje Baby T zginęło. Zginęło. W nitro wpadło. No dobra, mamy tutaj już checkpoint. Ja pierdzielę, ale to była ciężka droga, nie powiem, że nie. No i teraz czekamy, kurde, czekamy na rozwój wydarzeń. Dobrze, że zginął ten fajans. No, 37 żyć, mogło być naprawdę gorzej. Mógłbym mieć dopiero tych żyć, nie wiem, z 5 albo 10, więc... Nie jest to może 99, ale też nie jest to zły wynik, żebym płakał. Tyle razy już w serii biłem te 99 żyć, więc przynajmniej jest to jakaś nowość. Trochę gorzej mi poszło, fakt, ale no cóż. Nie można mieć wszystkiego, jak to mawiają. W ogóle mam taką teraz rozkminę, ponieważ gadałem na ten temat z Zakolnikowym i z moją dziewczyną. Odnośnie tego, ile gier będzie jeszcze z serii Crasha, w sensie jeżeli chodzi o główny kanon. Bo ja mam takie jakieś dziwne wrażenie, że jeśli chodzi o główny kanon, to twórcy polecą na maksymalnie 5-6 gierek i tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o ten główny kanon, i później będą bardziej się skupiali na spin-offach w serii Crasha niż na głównej serii. Bo wiecie, wiem, że Zaki powiedział do mnie, że fajnie byłoby, gdyby twórcy wydali gdzieś z 15-20 gierek z Crashem, jeżeli chodzi o główny kanon. Tylko prawda jest taka, że nie ukrywajmy, widać, że Activision trochę gra na takim bezpiecznym polu. Co mam na myśli? Chodzi po prostu o to, że na razie oni mają multum pomysłów na czwartą część, ale prawda jest taka, że po czwórce prawdopodobnie tych pomysłów będzie coraz mniej. Co za tym idzie? Przez to, że będzie mniej pomysłów, no nie ukrywajmy tego, ale mniej pomysłów będzie oznaczało to, że seria będzie szła w stronę powtarzania się. A Activision bardzo chce uniknąć powtarzania się, no nie ukrywajmy tego. Więc wydaje mi się, że żeby uniknąć tego, żeby seria nie wpadła w viral i nie nawiązywała za bardzo do starego kanonu, ponieważ zostało już potwierdzone to, że The Wrath of Cortex i wszystkie gry do Mindover Mutant to już jest osobny kanon, więc on w ogóle nie liczy się z obecnym kanonem, który ustanowiło Insane Trilogy oraz Crash 4. Więc przez to, że mamy teraz nowy kanon w tej serii, odświeżony w sumie można by też powiedzieć, to myślę, że maksymalnie 5-6 gierek takich z oryginalnymi assetami, bez żadnego nawiązywania do starego uniwersum, i później Activision skupi się bardziej na spin-offach. Co o tym sądzicie? Napiszcie mi w sekcji komentarzy, bo jestem tego naprawdę mega ciekaw. Bo mogę oczywiście się mylić. Ja powiem szczerze, jako fan serii wolałbym nawet, żeby polecili w taką drogę, żeby bardziej skupili się na spin-offach, ponieważ no nie ukrywajmy. Gdy wydadzą na przykład 15 gierek z głównego kanonu, no to może historia się powtórzyć taka sama jak z Sonicami, czyli po prostu co druga gra będzie gówniana. Albo po prostu słaba. To samo z Ratchetem. Jest multum osób, które narzeka na Sagę Future i na inne tego typu gry nowe z Ratchetem. I prawda jest taka, że z Ratchetem jest o tyle taki problem, że co druga gra to dosłownie jest albo gówniana, albo no nie wiem, no po prostu słaba. I prawda jest taka, że no nikt chyba by nie chciał, żeby Crash wpadł również w taką spiralę, ponieważ no nie ukrywajmy, ale 15 gierek z głównej serii to mogłoby spowodować taką spiralę. Nie ukrywajmy tego. Tutaj oczywiście również pojawiłby się poziom Aegypus Rex, którego oczywiście teraz wam wkleję, ponieważ robiłem go na live streamie, tak więc... Dobrze, po pysku mu był zrobił. Elektrociepło. Ja. Zakol by mu dobrze zrobił. Mamy co na nagraniu.
Tak. Będzie dla potomnych. Ja tylko ci przypomnę, co masz potem ten. No. Przypominać mu Pixel. Wiesz o czym. 53 minuta, pamiętam. Dobrze. Jak będziemy teraz, kurde, na wyjeździe odpoczywać? Koniecznie jak weźmiesz to PS TV, to wiesz co będzie. Crash Bash. Nie tylko. Też. Tutaj Mateusz się zadeklarował jeszcze z inną rzeczą. Że on mnie porobi w relikty w Crashu, nas wszystkich w trójce, więc... Ja. Będzie czadowo, mordo wariacie. Ale ten, jak przegrasz, to ty wiesz, że wtedy kopa na łeb dostajesz i my wszyscy wyganiamy cię z pokoju. No dobra. Na korytarzu będziesz spał. Będzie spał przed drzwiami na macie. Dokładnie. W prysznicu będzie spał. A jak mi się zachce coś głupszego, co mam zrobić? I to się wysrać. Twój problem. Przez okno. No weź, dziewczyno, nie. O, platynka wbiła, Tylko nie to. Buzajos Android. To tego poziomu też już nie muszę robić. Kurde, to będę musiał ten. Będę musiał znowu pokazać to na tym, na odcinku. Będę musiał powycinać te fragmenty ze streama. Trudno się mówi. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobał ten poziom 43 na 47, więc jeszcze tylko 4 klejnociki nam pozostały, więc sprawdźmy, gdzie nam ich brakuje. Tu mamy. Tu również mamy. Więc idąc tym tokiem, brakuje nam w Future Tense, czyli w ostatnim poziomie w ogóle z gry, ekskluzywnym poziomie zresztą, oraz tutaj chyba, nie? Nie, tutaj też byliśmy. Fuck! To gdzie ja nie byłem? No to jest bardzo dobre pytanie, gdzie ja jeszcze nie byłem? Buglight mamy zaliczone, to idąc tym tokiem, to tylko nam tutaj brakuje. A no tak, jeszcze tutaj zebrałem wszystko, tak więc proszę bardzo. Ogromną przerwę, bo i tak nie będzie nowych gier. Czy czuję zmęczenie? W pewnym stopniu czuję, bo tu już trochę dużo tych gier robię. Ja od zeszłego roku do teraz ciągnę mocno content crashowy na kanale, więc takiego czegoś jeszcze na moim kanale nie było, bo zwykle te crashe sobie gdzieś tam leciały i zawsze było po 5 gierek na rok, albo po 4, jak to w 2017 było, ale tak faktycznie będę sobie później robił przerwę od serii. Ja będę się po Crashu 4, jeżeli nie będą wychodziły żadne nowe gry od razu, to będę się powolutku odcinał od serii, dopóki nie wyjdą nowe gry. Bo już wszystko będę miał porobione do tego czasu. A o Crashu Bandicoot 99X będzie materiał, więc... No. Zaraz co? No jest taka gra, Crash Bandicoot 99X. Na tej gra? No. Tej gra bądzo. Jest, nie pokazywałem tę gierkę, to jest w ogóle taki kaszalot, że to jest shit. Czy to jest ta, w której był ten duch, co ludzie chcieli, żeby do CTR-a doszedł? Znaczy ogólnie tam jakieś zombiaki łaziły, zacznijmy od tego. To był jakby Crash, który był w jakimś stopniu połączony z Resident Evil. No wpisz sobie Crash Bandicoot 99X. Siema Lulo Bodies. Hello. Ale tak, jak odnośnie zmęczenia materiału, czuję lekkie zmęczenie Crashem już, jako serią. Dlatego ja się cieszę, że po 4 będę tak stopniowo, wiecie, odcinał się i każdy będzie mógł się wtedy wykazać. Bo uważam, że mimo, że to są głupie filmiki w internecie, jak to niektórzy mówią, to jednak robotę jakąkolwiek zrobiłem. Nie no, ja teraz dopiero niedawno zacząłem powtarzać go, bo szafir tutaj zdobyłem, a ja szafiru nie mogę mieć. Szafir to jest ble. Fujka. A, no to o tym mówiłem, no. No to jest taki kaszalot, że to jest ten. Ja, bo mi chodziło o tego Mr. Kramba. Bo ludzie ogólnie chcieli go do CTR-a i ma się pojawić w tym Crash on the Run. Tak, wiem. Sakul, wiesz, że jesteś wyciszony. No, nie wiem. A teraz to powinno lightowo się udać. Easy.
Ty nawet pierwszy będę, o nie! O nie, najgorzej, jeszcze kurde zdobyłem klejnot, ty też tego poziomu nie muszę robić. Ale dupa, jeszcze platynę zdobyłem. Co? O, co? Jeszcze narzekaj, że zrobiłem. Ej, no to ja tego poziomu nie muszę, no co za... Ja wróciłem. No dobra, to czas na Ski Crazed. To jest idealny poziom do zrobienia na 100%, ponieważ tutaj zrobiliśmy tylko relikt, ale skrzynek nie zbieraliśmy. I idąc tym tokiem, to serio nam zostaje tylko to, bo nie znam jeszcze innego poziomu, gdzie... A, no zapomniałem! Jest jeszcze przecież klejnot za zdobycie tych 108%. 105%. Jest to swoją drogą ostatni poziom z motorówką i Coco w roli głównej. Fakt, co mnie tak drapie w gardle? Dobra, już jestem. Matko bosko, kurde, drapie mnie w gardle, jakbym, nie wiem, jakbym zjadł, kurde, jakiś pręt nagrzany do 200 tysięcy stopni skali Scovilla. No, ale teraz tak się zapytam was szczerze, jak wam się podobała ta cała podróż do Crash'a 4, czyli ogranie oryginalnej trylogii, następnie oryginalne, ogranie oryginalnej trylogii z Play'a jak... What? Co ja gadam? Jak wam się podobało ogranie oryginalnej trylogii z Playaka 1 i teraz z Playaka 4? Tylko, że nie oryginalnej, tylko z remake'owanej. Napiszcie w sekcji komentarzy. Pamiętacie z Playaka, nie z Playaka. Playaka, kurde. Co ja gadam najlepszego? Tam się jeszcze Justyna ze mnie w tle śmieje, jak zresztą słyszycie. Prawda? No nie bój się, no już powiedz, że to jest śmieszne. No powiedz, że po prostu jak zwykle dałem dupki trochę. No? No, powiedz teraz. No. Sami zresztą słyszycie. Tak to już jest, jak jest się wymęczonym materiałem. No bo nie ukrywajmy, no jednak możemy się śmiać, możemy się tutaj nabijać z moich przejęzyczeń, ale fakt jest jeden i nie chcę może wyjść tutaj na narcyza jakiegoś. No ale powiem to po prostu dosadnie, że jednak zeszły rok i ten rok to dla Crash'a to były chyba owocne lata na moim kanale, bo jednak tylu gier, ile w tym roku i w zeszłym ograłem z Bandicootem, to naprawdę głowa mała jest, ile ja tego grałem. Ale czego się nie robi dla tej serii? W końcu jestem na tyle takim ogromnym fanem, że jestem w stanie się dla tej serii poświęcić, aczkolwiek to, co już teraz jest pokazywane z mojej strony, to już są tak naprawdę moje ostatnie soki wyciśnięte. I po Crashu Nitro Fueled idę na krótki odpoczynek przed Crashem 4, który wydaje mi się, że może tak, może nie, ale trochę należy mi się. 44 życia. No, nie jest to 99, ale nie ma co narzekać. Tyle też dobrze. Najwyżej po prostu zrobi się jakiś tam dodatkowy materiał wideo, gdzie zdobywam 99 żyć. Ale to już bez mojego komentarza głosowego, tylko po prostu tak na luziku wrzucę. Jako taką, bardziej bym powiedział, ciekawostkę. Cokolwiek. Au, 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 au. Co to ma być? Dobra, już zebrane jest. Już nie narzekaj tak, Michał. Okej, bąbel? Okej, bąbel. Wow! O nie! Nie! Bo za będzie kabum. I w bombę wlecę. I to będzie straszne. Okej, klejnot jest zebrany, nareszcie.
Więc teraz można by powiedzieć śmiało, bez zbędnego tutaj pitolenia farmazonów, że poziom mamy ukończony w sumie. Ogólnie cały tajny warp room mamy zrobione. O kurde, ty, poziomy mi się poblokowały? Co to ma znaczyć? A to tylko chyba w tajnym warp roomie się zablokowały, co nie? Mam taką nadzieję. Nie, tutaj też się zablokowały poziomy. Ha? A co to ma znaczyć? Jeszcze tego poziomu nie zrobiliśmy. Halo, halo. No nie gadajcie, że to jeszcze... Teraz musimy walczyć z Cortexem, ty. Co jest grane? O kurde, zdobyliśmy klejnocik. Już teraz? Ho, ho, ho. Zapiszmy sobie. 105%. Uhuhu, 105% już mamy. Ale ty, jeszcze dwa klejnoty nam zostały za Future Tense. No dobra, no to runda druga, ty łysa pało jedna. Lecę do ciebie. Yes, it is true. The Vanderfoot has brought all the crystals and all the gems to me. Ultimate power is mine. The world as we know it is about to end. No to lecimy z Koksem. Teraz runda druga z frajerzyną Cortexem. 31 minut na nagraniu. To jest, myślę, że całkiem spoko czas. Spoko timing. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. Wszystkie poziomy, które miałem pokazać, to już pokazałem, więc tym bardziej dobrze. Łącznie z tymi tajnymi, super tajnymi poziomami. I teraz lecimy, kurde. Zbijamy Cortexa i kończymy gierę. Kończymy tę podróż do Crasha 4. It's about time. W sumie mógłbym tą walkę już wyedytować, bo tak na dobrą sprawę nic nowego nie wprowadzę, poza tą cutscenką, gdzie Uka się podniecił, że no, teraz mamy wszystko zebrane, więc czas na rundę drugą, frajerze, bo teraz już nie walczymy tylko i wyłącznie o pokonanie Cortexa, ale teraz walczymy o losy świata. Ponieważ gdy nie pokonamy ich, to tak na dobrą sprawę losy świata będą zagrożone tak czy siak. Bo nie ukrywajmy, ale no... Mają teraz oni podstawy do zawładnięcia nad światem. No i w sumie już nie ma sensu nawet edytować, bo już się tak rozgadałem. Fuck. Albo kurde siedzę za cicho, albo czasami mi się gęba nie zamyka. Nie wiem, czy wy macie też taki problem. Albo siedzicie za cicho, albo wam się czasami gęba nie zamyka i potem są problemy tego typu. No dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, jak on daleko wyrzucił tę bombę, ja pierdziule. Szybko, 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 szybko. Nie, 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 co ty Crash robisz? Nie, 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 nie. Jaki fail. Dobra, gin frajerze, zginął. Śmietnik jeden. Niech się cmoknie w dupala teraz. The time twister machine could not hold itself together. We were lucky to escape. Give me the mask. With it, I shall take over the world. Come on. It is difficult to say what has happened to our enemies, but I doubt we will see them for a long time. No. I w taki oto sposób zdobyliśmy bardzo dobre zakończenie. Zakończenie, które tak na dobrą sprawę będzie już tylko kontynuowane w nowej gierce, czyli w Crashu Bandicoot 4 It's About Time. Ponieważ jak mogliście zobaczyć, po pokonaniu Cortexa i Uka było zakończenie takie, gdzie
Time Twister dosłownie ich wessał. No i cóż, Aku Aku skomentował to bardzo fajnym komentarzem, mówiąc, że teraz przez długi czas zło ich nie zaatakuje. I ma w sumie rację, no bo ostatni raz Ancient Logi, tak na dobrą sprawę, pierwotna data premiery to był 2017 rok, ale przez to, że mieliśmy aktualizację w 2018 i dostaliśmy w tej aktualizacji nowy poziom i skrócone loadingi, to technicznie od dwóch lat, no powiedzmy tych trzech, dwóch lat, Crash, Coco oraz Brygada mieli spokój. Aczkolwiek w jaki sposób Cortex się wydostanie, to już będziemy musieli tylko i wyłącznie zobaczyć to w Crashu Bandicoot 4. It's about time. Dobra, czas zrobić ostatni poziom w gierce, czyli Future Tense, a czasówkę zrobię sobie w montażu, bez już mojego komentarza głosowego, tak więc let's do this shit. Future Tense jest poziomem, który tak na dobrą sprawę jest nowym poziomem w ogóle w całej trylogii Crasha, ponieważ, no nie ukrywajmy, ale kiedy on wyszedł te dwa lata temu, czyli w roku 2018, to jednak jest to nowy poziom, który na dobrą sprawę, no nie ukrywajmy, ale przez swoją trudność i przez to, ile tutaj jest nawalonych przeciwników, to nie ukrywajmy tego, ale sam PlayStation 1 raczej nie udźwignąłby tego poziomu. Play 1 by mógł dosłownie się sfajczeć przy tym. Uważam, że jest to dosyć godne DLC. Ponieważ no jednak dostaliśmy coś nowego w końcu do Crasha Ancient, co daje jakby powód po raz kolejny ogrania Ancient Trilogy. Co ja sądzę ogólnie na temat tego poziomu? Cóż, poziom jak to poziom, zły nie jest. Aczkolwiek miałem z nim ekstremalne problemy na moim livestreamie sprzed dwóch lat. Pamiętam też jak kiedyś... Jak oczywiście streamowałem właśnie te dwa lata temu, to pamiętam, że był ogromny hype na Ancient Logi wtedy, w tym 2018 roku. Bo o ile sięgnę pamięcią, to pamiętam, że wtedy miałem około 40 osób na streamie. Albo 30 iluś, co było ładnym rekordem jak na mój kanał. I szczerze jestem z tego zadowolony. Zresztą jeżeli ktoś chce, nie wiem, obczaić ten stary zapis czy coś, to macie do tego możliwość, ponieważ zostawiłem publiczny. Zresztą zwykle zapisy zostawiam publiczne. Chyba, że są jakieś streamy, gdzie słucham sobie muzyki chronionej prawami autorskimi, no to wtedy zapisów nie zostawiam, bo wiadomo, że one są blokowane z automatu przez YouTube'a. Zresztą też na niektórych zapisach mi nie zależało, bo no nie ukrywajmy tego, ale to są bardziej wtedy streamy na luzie. Nie ukrywajmy tego. Teraz pytanie, ja chyba nie zginąłem jeszcze, co nie? Nie, nie było chyba czegoś takiego, bym zginął. Teraz zginąłem i spierdoliłem sprawę. Bo tu jest ścieżka śmierci, fuck. Nie mogę zginąć. Dobra. Jest gitara. Udało się. Wow. Tam widzę, że kurde, to już na grubo lecimy z tematem. Naukowcy tutaj też dają popalić. Nie ukrywajmy tego. Teraz ścieżka śmierci powinna być dla nas dostępna. Tak jest. Widzicie, dobrze pamiętałem, że tutaj jest ścieżka śmierci. Co jest najgorsze, w tej ścieżce śmierci mamy normalnie skrzynki, więc jesteśmy co nieco udupieni, tak łagodnie mówiąc. Bo jak zginąłeś przed ścieżką śmierci, no to masz przesrane. No i kurde, mógłbym mieć dodatkowe życie, miałbym ich 51, no ale dobra, trudno się mówi. Teraz kurde, zobaczymy, co tutaj twórcy przygotowali. Jezus Maria, nie pamiętam już tego poziomu kompletnie. Niezła siekiera tutaj jest, przyznam. Twórcy nieźle musieli ćpać. Taka jest prawda. Dobra. Oj, kurde. O, Jezus Maria. No dobra. To jeszcze raz. Zaczynamy zabawę. Z tymi kurde gównianymi TNT. O, dobra, to będzie dopiero teraz ciekawa zabawa.
Uuu. Tutaj się trochę wykazałem sprytem, nie powiem, że nie. Tam mamy klejnot, już go widzę, już go czuję dosłownie. Czuję. Teraz tylko nie spierdziol tego. Bo serio, ten poziom, no nie ukrywajmy, ale trochę trudny jest. Ale dałem radę. Podołałem temu wyzwaniu. O, kto tam se w tle tańczy? Widzicie go? Patrzcie, kurczysyna. Kto tam se... Ale oberwał. No i dobra, i teraz... O Jezu, nie. No nie. Taką samą drogę trzeba pokonać. Za co, kurde? Weźcie mi, powiedzcie, za co. Co ja takiego zrobiłem? Ale wydaje mi się, że droga teraz będzie prostsza, ponieważ tam wiele rzeczy zostało oczyszczonych. Źle nie poszło, dobra. Jesteśmy już po tym wszystkim. Teraz, o ile dobrze pamiętam, to... Uo! Dobra, teraz myślę, że nie będzie już to leciało w złą stronę. Sądzę, że... Dokładnie tak. O, patrzcie, kurde, patrzcie. Ci twórcy to są dopiero kawalarze, kurde. Takie rzeczy robić. Ciekaw jestem, ile tutaj będzie tych. Ile? No, 29, dobra. Wszyscy spóźnimy tak czy siak. Dobra. Aha. Nie, no... Nie będę już skrzynek, no co ja zrobiłem? Yeah, zapomniałem, że ten poziom jest zrobiony w taki, a nie w inny sposób. Widzicie, tak to trzeba było zrobić. Teraz poszło, kurde, gładko, że tak powiem. Już widzicie, żadnej skrzynki nie pominąłem, więc jesteśmy na czysto. Teraz tak, tutaj. O, i tutaj mamy jeszcze, kurde, skrzynki śmieszne. Śmieszne, kurde. O. I 29, nice. Dobra. Frajerska runda bonusowa skończona. Nice. 59? Kurde, co tak mało? Myślałem, że trochę więcej skrzynek będzie. A tu taki ząg. Tu jeszcze mamy skrzynki z życiem. No to kurde, 62. To easy. Wow. Już nic nie ma tutaj? Już mogę bezpiecznie iść? Może w razie co to nitro zniszczę, chociaż wiem, że i tak detonator nitro jest. Raczej. Dupa byłaby, gdyby nie było go, bo to wtedy byłoby straszne. Ten poziom sam w sobie byłby wtedy straszny. To byłby chyba najbardziej creepy poziom ever. Aha! Skrzynka niespodzianka. Dobra, to już wiem, że tutaj jest TNT. Dziękuję za uwagę. Zostałem miło zaskoczony. Trzymajcie się, cześć i papa. 139. Aha, tak tu sobie pogrywamy gierko.
Okej. Świetnie. To teraz poproszę o 4 skrzynki, które gdzieś zostały pominięte. Jedną tu już nawet widzę. No, co to miało być? Zeslajdowałem przecież. Dobra, jednak nie wiem, co to miało być wtedy. Wygląda na to, że gdzieś 3 skrzynek zapomniałem. A co to ma być? Ej, tutaj żyćko jest. Te fajansie. Proszę mnie tutaj do życia. Okej. Może tam u góry 2 skrzynki będą. Oby, jest checkpoint. Dobra. Dobra, jest. Widzę. Ostatnie życie. I gitara. Proszę państwa, się udało. Kurde. W końcu koniec męczarni. 56 minut. Ej, to jest w sumie dosyć całkiem dobry wynik. No to teraz tylko relikt zostaje, ale relikt sobie zrobię już w montażu, ponieważ nie chcę was tutaj zanudzać, plus jeszcze i tak nie miałbym nic ciekawego do skomentowania, więc po prostu sobie zapiszmy stan, jaki mamy. 107%, więc teraz tylko pozostaje nam zdobycie tego 1%, który na nas tutaj czeka. Ale z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobał ten let's play. Ogólnie ten cały piąty maraton w sumie, bo można by powiedzieć, chociaż to jeszcze nie jest koniec piątego maratonu, bo jeszcze pozostaje nam Crash Team Racing Nitro Fueled, który będzie następną gierą. I to już będzie ostatnia gra przed samym Crashem 4, aczkolwiek jeżeli chodzi o podróż do Crasha 4, to ta gra kończy całą podróż do Crasha Bandicoot 4. It's about time, ponieważ Crash Team Racing Nitro Fueled będzie bonusową grą. Ponieważ teraz robię też według daty, a jako że doszliśmy do Unsane Trilogy, czyli do roku 2017/18, ponieważ DLC wyszło w 2018, to Nitro Fueled zrobimy sobie teraz jako następne i to już będzie podsumowanie jakby wszystkiego. Wszystkich gier do Crasha 4. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, mam nadzieję, że wam się te serie podobały, że były w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzone. Jeżeli jesteś nowy, to subskrybuj kanał po więcej, czyli bo może cię interesuje różne inne serie poza Crashem. Polecam również bić na grupę na Facebooka oraz na Discorda, linki są pozostawione w opisie. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i pa!
Good job.